Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Chciałabym Państwa zabrać na niedzielny spacer po ogrodzie i zobaczymy, czy coś się zmieniło. Na razie niewiele, nie mamy śniegu, ale dzisiaj pogoda dla odmiany jest już zimowa. Chociaż oczywiście bez śniegu, ale jest mroźno. Jeszcze niedawno mieliśmy wiosnę, teraz znowu zaczyna robić się zima. Zima nie odpuszcza, no ale mamy przecież jeszcze styczeń, przed nami luty. Tak więc są to jeszcze miesiące zimowe. Ogród na razie odpoczywa, śpi. Nasze zwierzęta już naprawdę są spragnione wiosny. Chciałyby pohasać po zielonej trawce, tak jak króliki czy świnki morskie. Kury też chciałyby coś niecoś pochodzić, no ale trudno, muszą jeszcze wytrzymać. Na pewno jest to dla nich ciężki czas, więc staramy się o nie zadbać w miarę możliwości jak najlepiej. Dzisiejszy spacer jest nieco spóźniony, ponieważ pomimo, że niedziela, miałam bardzo dużo wyjazdów, coś dziś załatwić, to tu, to tam. I dopiero teraz jestem w domu, a robi się już prawie że ciemno, ale jeszcze w ogrodzie uda nam się zobaczyć przynajmniej niektóre rośliny i niektóre fragmenty ogrodu. Zapraszam więc na spacer. Staw jeszcze skuty lodem, lód tutaj trzyma. Gdy była odwilż, bokiem zaczęła już tutaj ta tafla lodu rozmarzać. Pojawiły się nawet rybki, ponieważ gdy przyświeca słońce, one bardzo lubią się wygrzewać do słoneczka. Dzisiaj słońca nie ma, jest zimno, wiecznie i mroźno, więc nie widać też rybek na horyzoncie. Oliwnik dwubarwny wygląda znakomicie. Wiele osób nie wierzyło, że uda nam się uprawa oliwnika w ogrodzie bez osłon. Ja już Państwu nieraz w filmach mówiłam, że gdy był malutki, rzeczywiście najpierw go zabezpieczałam agrowłókniną przed zimą, ale teraz sobie radzi znakomicie. Proszę zobaczyć, jaki piękny krzew wyrósł. Jest już dużo wyższy niż ja i ma mnóstwo przepięknych, zimozielonych, kolorowych liści. To jest krzew, który my z mężem bardzo lubimy. Z tego względu, że cały rok ma piękne liście i oprócz tego jeszcze kwitnie. Może kwiaty są niepozorne i białe, ale są bardzo przyjemnie, pięknie pachnące. I potrafi kwitnąć dwa razy w ciągu roku i bardzo długo. Róże pnące w Alei Różanej w tym roku absolutnie nie zabezpieczałam agrotkaniną. Zostawiłam je, tak jak Państwo widzą. Jedynie dół korzeni mają wyściółkowane liśćmi i skoszoną trawą. A to dlatego, że nie chciałam pozwolić, tak jak we wcześniejszym roku, aby nornice zagnieździły się pod agrowłókniną i czyniły tutaj szkody. I teraz ja ich nie widzę. Nie widzę żadnych dziurek, żadnych norek, żadnych korytarzy, nic tutaj nie widzę. Natomiast w ubiegłym roku widziałam po prostu wszędzie. Wszędzie były tutaj dziurki, wszędzie były korytarze. A teraz mamy trzy koty, które dzielnie dbają o ogród i pilnują, aby nornic nie było. I wydaje mi się, że jest to, proszę Państwa, najlepszy sposób, bo już wiele razy to też podkreślałam. Gdybym rozsypała granulki, wówczas nasze kury i ptaki, które tutaj bardzo licznie teraz przylatują, na pewno by się takimi ziarenkami zatruły. A poza tym nie stosujemy tutaj takich metod, jeżeli już to staramy się zwalczać naturalnie. A w przyrodzie jest przecież łańcuch pokarmowy i natura sama się reguluje, czego ma być dużo, czego ma być mniej. Dlatego mamy koty i koty same o tym decydują, choć oczywiście najczęściej polują na drzwi tarasowe i na pyszności, które im tam przynosimy. Jaśmin nagokwiatowy cały czas jeszcze kwitnie.
białe przekwitłe kwiaty. Widać, jak bardzo dużo było tych kwiatów, a żółte to są właśnie te, które aktualnie kwitną, a między tymi, które już przekwitły, są już pąki kwiatowe, czyli kolejne kwiaty w drodze. Ogród, proszę Państwa, wygląda strasznie, jak to zawsze po zimie. W poniedzieli zabieram się już za pierwsze porządki w ogrodzie. No, chyba że zima mocno pokrzyżuje mi plany, czyli będzie śniegu dużo i mrozu, wówczas siłą rzeczy będę musiała jeszcze poczekać i prace porządkowe przełożyć.